jest pewnie te 4 lata starszy. No, że nie poprawia teraz. Witam serdecznie Państwa na meczu 14 rundy drużynowych Mistrzostw Polski na żużlu między zespołami Stali Gorzów i Polonii Bydgoszcz. W biegu pierwszym jadą w kasku żółtym Proch, w kasku białym Bizon, w kasku czerwonym Rembas, w kasku niebieskim Gała. Wyścig pierwszy kończy się zwycięstwem polonistów w stosunku 4-2. Pierwszy jest Proch, drugi Rembas, trzeci Bizon, czwarty Gała. Czas zwycięzcy wyścigu pierwszego Procha 69,88. W biegu drugim startują w kasku czerwonym Jancarz, w kasku niebieskim Owiżyc, w kasku żółtym Gliklich, w kasku białym Gabrych. Bieg drugi wygrywa Stal Gorzów w stosunku 4-2. Pierwszy jest Jancarz, drugi Gliklich, trzeci Owiżyc, czwarty Gabrych. Stan meczu po dwóch biegach 6-6.
Zwycięzca drugiego wyścigu Edward Jancarz uzyskał czas 69 sekund 87 setnych. W wyścigu trzecim pojadą. W kasku żółtym Rutecki, w kasku białym Krzysztof Ziarnik, w kasku czerwonym Okupski, w kasku niebieskim Świst. Wyścig trzeci kończy się zwycięstwem gwardzistów w stosunku 4-2. Pierwszy jest Rutecki, drugi Okupski, trzeci Krzysztof Ziarnik, bez punktu Świst. Stan meczu po trzech biegach 10-8 dla Polonii. Czas zwycięzcy wyścigu trzeciego Zdzisława Ruteckiego 69,86. W wyścigu czwartym jadą Jancarz i Owiżyt ze strony Stali Gorzów, Bolesław Proch i Zbigniew Bizon ze strony Polonii. Bieg czwarty kończy się kolejnym zwycięstwem Bydgoszczan w stosunku 4-2. Po pięknej walce pierwszy na mecie melduje się Bolesław Proch. Drugi jest Jancarz, trzeci Bizon, bez punktu Owiżyc. Stan meczu po czterech wyścigach 14-10 dla Polonii. Czas zwycięzcy czwartego wyścigu Bolesława Procha 70,49. W wyścigu piątym jadą. W kasku żółtym Gliklich, w kasku białym Buśkiewicz, który zastępuje Gabrycha, w kasku czerwonym Okupski i w kasku niebieskim Świst.
piłko, idź! Jest, wygrał. To. Wygrał. Tak. Bieg piąty, kolejne zwycięstwo polonistów w stosunku 4-2. Pierwszy jest Gliglich, drugi Okupski, trzeci Buśkiewicz, czwarty Świst. Stan meczu 18-12. Czas zwycięzcy wyścigu piątego Piotra Gliglicha 71-08. W biegu szóstym notujemy dwie zmiany zwykłe. Za Gałę startuje Woźniak w kasku niebieskim i za Krzysztofa Ziarnika w kasku białym wystartuje Dołomisiewicz. Uzupełniają stawkę rywali w kasku czerwonym Rembas i w kasku żółtym Rutecki. Wyścig szósty kończy się zwycięstwem gorzowskiej Stali w stosunku 4-2. Pierwszy jest Rembas, drugi Zdzisław Ruteczki, trzeci Woźniak, czwarty Dołomisiewicz. Stan meczu po 6 biegach 20-16 dla Polonii. Zwycięzca biegu szóstego Jerzy Rembas uzyskał czas 70,38. W biegu siódmym jadą. W kasku żółtym Proch, w kasku czerwonym Okupski, w kasku białym Bizon i w kasku niebieskim Świst. W siódmym remis 3-3. Pierwszy Okupski, drugi Proch i w ostatniej chwili trzecie miejsce zajmuje Bizon. Bez punktu Świst. Stan meczu po 7 biegach 23-19 dla Polonii. Czas zwycięzcy siódmego wyścigu Okupskiego 71,25. W biegu ósmym notujemy dwie zmiany zwykłe. W miejsce Gały w kasku niebieskim pojedzie Woźniak, w miejsce Gabrycha w kasku białym Buśkiewicz. W kasku czerwonym dodatkowo Rembas i w kasku żółtym Gliglich. Gliglich
jest rewelacja. Wiecie pan, co robię? Ale pan nie tutaj stawia. Bardzo dobrze, że ten blokuje, żeby ten uciekał. Tak, wyścig ósmy kończy się zwycięstwem polonistów w stosunku 4-2. Pierwszy jest młody Gliklich, drugi Rembas, trzeci Buśkiewicz, czwarty Woźniak. Stan meczu po 8 wyścigach 27-21 dla polonistów. Stal Gorzów korzysta z rezerwy taktycznej. W miejsce Owiżyca jedzie w kasku niebieskim Rembas. Oprócz niego jadą w kasku żółtym Rutecki, w kasku czerwonym Jancarz, w kasku białym Krzysztof Ziarnik. Czas zwycięzcy wyścigu ósmego Piotra Gliglicha 71,13. W fatalnym starcie polonistów 5-1 dla Stali Gorzów. Pierwszy na mecie melduje się Jerzy Rembas, drugi Jancarz, trzeci Zdzisław Rutecki, bez punktu Krzysztof Ziarnik. 5-1 dla Stali, stan meczu 28-26 prowadzi Polonia. W biegu 10 pojadą. W kasku czerwonym Okupski, w kasku niebieskim Daniszewski, który zastępuje w ramach rezerwy zwykłej Gałę, oraz w kasku żółtym Bolesław Proch, w kasku białym Buśkiewicz zastępujący Gabrycha. Czas zwycięzcy 9 wyścigu Rembasa 70 sekund i 2 setne. W biegu 10 remis.
pierwszy jest Proch, drugi Okupski, trzeci Daniszewski, bez punktów Buśkiewicz. Stan meczu po 10 wyścigach 31-29. Zwycięzca biegu 10 Bolesław Proch uzyskał czas 70,54. W biegu 11 jadą w kasku żółtym Gliglich, w kasku czerwonym Rembas, w kasku białym Dołomisiewicz, który zastępuje w ramach rezerwy zwykłej Krzysztofa Ziarnika, w kasku niebieskim Daniszewski, który również w ramach rezerwy zwykłej zastępuje Owierzyca. Bieg 11 kończy się zwycięstwem Stali Gorzów w stosunku 5-1. Pierwszy jest Rembas, drugi Daniszewski, trzeci Dołomisiewicz, Gliklich, który ukończył bieg na miejscu drugim, zostaje wykluczony z tego wyścigu. Czas zwycięzcy 11 wyścigu Jerzego Rembasa 70,86. W biegu 12 w kasku czerwonym Jancarz, w kasku żółtym Rutecki, w kasku niebieskim Woźniak, który zastępuje w ramach rezerwy zwykłej Śwista, w kasku białym Bizon. Przypominam stan meczu 34-32 dla Stali Gorzów. Kolejne zwycięstwo stalowców w stosunku 4-2. Pierwszy jest Edward Jancarz, drugi Zdzisław Rutecki, trzeci Woźniak, bez punktu Bizon. W biegu 12 zwycięzca Edward Jancarz uzyskał czas 70,53. W biegu 13 jadą w kasku żółtym Gliklich, w kasku czerwonym Okupski, w kasku białym Dołomisiewicz i w kasku niebieskim Daniszewski. Obaj zastępują w ramach rezerwy zwykłej Krzysztofa Ziarnika i Gałę. Tak,
szeroko jedzie. Bieg 13 przynosi remis 3-3. Pierwszy jest Okupski, drugi Gliklich, trzeci Dołomisiewicz, bez punktu Daniszewski. Stan meczu po 13 wyścigach 37, Polonia 40. Z uwagi na trudne zdaniem sędziego warunki torowe, sędzia zadysponował jazdę próbną w wykonaniu zawodników po jednym z drużyny Stali Gorzów i bydgoskiej Polonii. Tor próbuje Piotr Gliklich. Ze strony Stali Gorzów próby toru dokonuje Jerzy Rębas. Komentarz. Kolejna wizyta sędziego Czarneckiego na